W Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości imienia Bogdana Jeńskiego w Łomży została zorganizowana akcja honorowego krwiodawstwa. Udział w działaniach społecznych to jedno z podstawowych zadań naszej uczelni, powiedział ksiądz Dariusz Wizner, opiekun duchowy szkoły i honorowy krwiodawca. Zapragnęliśmy jako tutaj wspólnota uczelni imienia Bogdana Jeńskiego złożyć ten dar serca, no dla serca praktycznie jest to piękna inicjatywa i myślę, że no w naszej szkole jest tylu studentów, tylu pracowników, którzy bardzo chętnie, bo pojawiały się oczywiście wcześniej głosy, jakieś propozycje, zapytania o tego rodzaju akcje i postanowiliśmy teraz, no w maju, ale bardziej w perspektywie wakacji, kiedy największe jest zapotrzebowanie na krew. Stąd ten również pomysł zorganizowania po raz pierwszy w naszej szkole, w uczelni, której patronuje Bogdan Jański, wielki Polak, patriota, człowiek, który no, w dużej mierze pokazał też, jak siebie dawać innym. No, staramy się poprzez te akcje dać chociażby odrobinę krwi, która dla wielu może wydawać się darem niewielkim, a dla niektórych będzie darem naprawdę istotnym, ratującym życie. W czasie trwającej kilka godzin akcji krew honorowo oddało 17 osób. Krew oddaję już od kilku lat, nie pamiętam, który jest to raz z kolei. A krew oddaję dlatego, że krew jest potrzebny. Nigdy nie wiadomo, dzisiaj pomagam ja innym, a może się zdarzyć tak, że kiedyś będę potrzebowała tej krwi ja. Sama jeżdżę, wiem, że wypadki zdarzają się różne na drodze, nigdy nie wiadomo. Jak zacząłem studiować w Piańskim, prawda, tutaj w szkole, na uczelni, więc była też taka akcja, aby krew oddawać. Jeśli mogę, moja krew się nadaje, więc uważam, że każdy powinien pomóc innym osobom. Przecież tyle krwi potrzeba na jakieś operacje. Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości imienia Bogdana Jeńskiego w Łomży to uczelnia środowiskowa. Zarząd i pracownicy uczelni włączają się w wiele działań wspierających rozwój lokalnej społeczności.